Magdo, jesteśmy na pokazie Maćka Żenia. Powiedz mi, za co cenisz Maćka? Maćka cenię za jego ogromny talent. Jest niezwykłym artystą. Sprawia, że my kobiety czujemy się naprawdę bardzo wyjątkowo w jego kreacjach. W tych zwiewnych, delikatnych materiałach, które tak ozdabiają nas, że naprawdę nieraz doświadczyłam, że mając kreację Maćka Żenia na sobie, świat dookoła mnie wariował w sposób bardzo pozytywny. No dzisiaj też wyglądasz spektakularnie. Czy to też zasługa Maćka? Oczywiście. Dla Ciebie jest teraz bardzo wyjątkowy czas. Jak Ty się odnajdujesz w tej nowej roli mamy? No to nie jest moja nowa rola, bo to jest ponowna rola. Paradoksalnie powiększenie rodziny to jest coś łatwiejszego niż ten pierwszy raz. No wracam do pracy już, więc jestem bardzo podekscytowana, dobrze się czuję, więc też mam to szczęście, że cały ten proces po pojawieniu się nowej członkini na świecie jest bardzo dla mnie łagodny, więc naprawdę mogę tylko docenić swój organizm, że taki jest dla mnie łaskawy. To zdradź nam, gdzie teraz wracasz intensywnie na plan. Wracam, przede wszystkim już do teatru wróciłam, więc zapraszam do teatru. No i nowsza premiera, która się już szykuje w nowym roku, bo 6 stycznia wchodzimy do kin, film Na Twoim Miejscu, który opowiada o tym, co by było, gdybyśmy się zamienili z naszymi partnerami na jeden dzień. I czy by z tego była trzecia wojna światowa. To na pewno bardzo ciekawy temat. Przed nami są też święta, bo dzisiaj spadł pierwszy śnieg. Powiedz mi, to będą chyba wyjątkowe święta dla Ciebie. Bardzo wyjątkowe. Na pewno ogromne moje marzenie się spełniło. Ten rok był pełen wyzwań, bo można powiedzieć, że 4 premiery filmowe na Netflixie, później wiadomo, nowa członkini rodziny, więc na pewno kończę ten rok z ogromnym, można powiedzieć, takim poczuciem wdzięczności. Też często na swoim Instagramie dzielisz się tymi niesamowitymi przepisami na ciasta. Ja to obserwuję. Powiedz mi, skąd u Ciebie taka pasja? Mój tato bardzo dobrze piekł. Ja pamiętam, że mam taką wizję, jak mała dziewczynka siedzę na blacie w kuchni i obserwuję, jak on to robi. I oczywiście mu pomagam. I mam takie poczucie, że w zawodzie aktora, w showbiznesie w ogóle musisz mieć coś, co cię uziemia. I w ogóle dla mnie dom i właśnie to rzeźbienie w cukrze, bo ja to tak nazywam, jest jakąś taką swojego rodzaju medytacją i lubię to robić. Cieszę się, że mogę się tymi przepisami dzielić i że osoby też to robią i smakuje. No robią i też właśnie są intensywnie zaangażowani w te przygotowania tych ciast. Powiedz mi, jak ty znasz swoich fanów? Odpisujesz im na DM-ach? Czujesz, że to jest taka zaangażowana twoja społeczność? Tak, czuję, że jest to bardzo moje. Ja zresztą moje social media prowadzę sama. I chciałabym, żeby te wszystkie historie, które tam opowiadam, były bardzo moje, w zgodzie ze mną i tak mi się wydaje, że jest. Czy masz jakieś już postanowienie na nowy rok? Raczej nie robię postanowień na nowy rok. Postanowienia można robić cały czas. Zresztą obecnie wydałam też taki rozwój w notesie z moją fundacją, który można powiedzieć jest takim motywatorem do tego, żeby zacząć zmianę. I ta zmiana nie ma daty. Ważne, żeby postanowić. Takie przysłowie we mnie rezonuje. Jeżeli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni. I każda pora jest dobra. To zaczynamy już dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo, Magda, za rozmowę.